Bieg z sercem wraca po przerwie spowodowanej pandemią. Już w najbliższą niedzielę na starcie w Parku Śląskim stanie rekordowa liczba uczestników, a cały dochód z wpłat za wpisowe zostanie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zainteresowanie biegiem było tak duże, że lista zgłoszeń została zamknięta już kilka tygodni przed startem. Rozpoczyna się w Parku Śląskim i kończy się też w Parku Śląskim. Start i meta jest zorganizowana pod Stadionem Śląskim, pod bramą numer 1 przy polach marsowych. To będzie trasa mierząca 7 km, będzie można ją pokonać albo biegnąc, albo z kijkami, Nordic Walking. Będzie przebiegać przez promenadę za Śląskim Zoo, i później koło stawu Hutnik. Ósmy bieg z sercem WOŚP to jedna z kilku w tym dniu imprez sportowych, bo to właśnie na aktywność stawia chorzowski sztab, który w niedzielę uruchomiony zostanie przy Zespole Szkół Technicznych numer 1. Mamy również drugi rajd dla WOŚP-u, który będzie jechał ulicami miasta Chorzów. Mamy również zumbę, mamy animację dla dzieci i mamy lodowisko i basen, wejście za wrzutkę do puszki. Jeżeli chodzi o licytacje, to mamy ich prawie 25, z tego co dobrze pamiętam. Najciekawsze licytacje to jest piłka wicemistrzów siatkówki z autografami i z certyfikatem autentyczności. Mamy zwiedzanie Planetarium Śląskiego z Damianem Dąbrowskim, które idzie za 3000. Ósmy bieg z sercem wystartuje o godzinie 11:00. O tej samej porze wystartuje również rajd rowerowy.